Witam serdecznie i jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych ilościowych chciałam Wam tym razem ze statystyki matematycznej przedstawić test Wilcoxona na ocenę zgodności rank. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, czy studiowanie rozwija inteligencję? 5 studentom pewnej uczelni zmierzono IQ w momencie dostania się na studia, a następnie po 5 latach, po obronie pracy magisterskiej. Wyniki przedstawia tablica. No i właśnie, co? W teście Wilcoxona, czy tu nie jest napisane pytanie, ale możemy odpowiedzieć na pytanie, czy studiowanie rozwija inteligencję. Można to oczywiście dokonać testem na porównanie dwóch średnich. No najpewniej po prostu na porównanie dwóch średnich. To jest taki klasyczny test, ale my zastosujemy test Wilcoxona, żeby właśnie omówić sobie, jak by to zrobić, gdyby polecenie brzmiało wykorzystaj w tym celu test Wilcoxona. W tym teście Wilcoxona my musimy powiedzieć, że jeżeli powiedzmy, że rozkład tych różnic, jakie występują między ocenami wyników z pierwszego badania i z drugiego badania, rozkład takich różnic między rangami, czyli ocenami tych wyników, jest symetryczny względem zera. Generalnie, że nie ma różnicy między rangami, które występują w pierwszym, jak i w drugim teście. W zaprzeczeniu, czyli w hipotezie alternatywnej, my jednak zakładamy, że rozkład takich różnic nie jest taki sam. Czyli inaczej źle powiedziałam, że rozkład tych różnic faktycznie w jakiś sposób jest istotny, czyli że te rangi, jakie wyszły przy pierwszym i przy drugim teście, między sobą się dość istotnie różnią. Musimy policzyć różnicę w wartościach między wynikami z pierwszego testu, a z drugiego testu dla każdego oddzielnie studenta. Jeżeli wyniki pierwszego i każdego kolejnego studenta były następujące i z pierwszego i z drugiego, to liczymy różnicę. 118 minus 124 mamy wynik. 126 minus 98 wynik. 126 minus 110 wynik i jak widzimy, niejedne różnice są na plusie, drugie na minusie. Faktycznie nie będzie dla nas miało znaczenia, czy ten wynik jest na dodatnim znaku, czy na ujemnym. Dla nas, dla każdej z tych różnic trzeba będzie nadać rangę. Tylko uwaga jedna jest taka. Przy nadawaniu rang, czyli tak zwanym rangowaniu, nie ma znaczenia, czy wynik jest na minusie, czy na plusie, tylko sama wartość bezwzględna się liczy. I im niższa jest różnica, tym ranga jest niższa. A więc minus szóstka ma dlatego nadaną rangę 1, bo jest najniższą różnicą, wartością bezwzględną spośród podanych. Potem kolejna ranga jest numer 2, czyli o wartości 2, źle powiedziałam, dla tutaj podanej różnicy na poziomie 16. Trójkę przypisaliśmy dla różnicy na poziomie 19, a czwórkę dla różnicy na poziomie minus 20. Ten minus, jak mówiłam, nie ma żadnego znaczenia. Dalej, ważne jest to, że tak jak mówiłam, rangi liczymy dla samych wartości bezwzględnych i tak jak przy typowych rangowaniach, jeżeli byłoby kilka różnic, czy na plusie, czy na minusie, ale dokładnie o tej samej wartości bezwzględnej, to byśmy uśredniali te rangi, tak jak przy zwykłym rangowaniu przy współczynniku korelacji rang Spearmana. Statystyką testu tego Wilcoxona my stosujemy sumę rang, ale dla ujemnych różnic, czyli ranga ujemna, czy ranga, może inaczej, ranga dla ujemnego wyniku to jest dla tego wyniku, jak i dla tego wyniku. A więc nas interesuje ranga 1 i 4. A więc powiemy, że u nas suma tych rang dla różnic ujemnych wynosi 5.
żeby się, jak w każdym teście statystycznym, po wypisaniu hipotez i po ustaleniu statystyki testu, ile ona wynosi, musimy mieć albo jedną, albo dwie wartości krytyczne. Wszystko zależy od tego testu, który my wykonujemy. Jeśli chodzi o test Wilcoxona, my musimy sprawdzić, czy nasza statystyka testu znajduje się w obszarze krytycznym, żeby odrzucić hipotezę zerową, a może się jednak nie będzie znajdować w obszarze krytycznym i nie będziemy mieli podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Pytanie, jak otrzymać obszar krytyczny? Musimy zacząć od tego, że w treści zadania, jeśli nie jest podany, jaki poziom istotności mamy przyjąć, my sami sobie przyjmujemy na przykład 5%. Po pierwsze, ustalamy najpierw dolną wartość krytyczną. To już nam sugeruje, że jak jest dolna wartość krytyczna do znalezienia, to pewnie będziemy musieli znaleźć i górną wartość krytyczną. Jak znaleźć wartość dolną krytyczną? Potrzebujemy mieć tablicę o wartościach krytycznych. Po pierwsze, liczymy wartość kolumny samo alfę przez 2, czyli to jest 0,025. I teraz wartość wiersza, którą my potrzebujemy do znalezienia wartości krytycznej, to jest ile mieliśmy tych obserwacji badanych. Następnym krokiem jest otworzenie czy otwarcie tablic dla dolnej wartości krytycznej dla testu Wilcoxona, testu Rank. I teraz, jak już powiedziałam, potrzebujemy jaka była liczba obserwacji i jaka była ta wartość tej kolumny. 0,025. I teraz patrzymy dla kolumny 0,025 i dla n równego 5, dolna krytyczna na przecięciu znajdująca się wynosi 0. Dlatego ja tu napisałam, że na przecięciu jest wartość 0, a więc dolna krytyczna to 0. Pytanie teraz, ile wynosi wartość górna krytyczna w tym teście? Ona jest jest powiedzmy w teorii tak powiedziane, że wartość górna równa się podwojonej wartości znajdującej się na przecięciu 0,5 i n równego 5 jako naszej wielkości próby, ale pomniejszonej o wartość dolną. A więc zaczynamy od tego, że musimy znaleźć wartość znajdującą się na przecięciu kolumny 0,5 i n równego 5, bo tyle wynosiła próba. Kolumna 0,5 i n równe 5, mamy 7,5. Stąd się wzięło nasze 7,5. A więc, tak jak było powiedziane, 2 razy to 7,5 minus dolna krytyczna. A więc, gdy to podstawimy, otrzymujemy równe 15. I teraz omówimy sobie wszystkie możliwe przypadki. Aby odrzucić hipotezę zerową i powiedzieć, że te wyniki między dwoma badaniami tej samej dokładnie grupy osób były takie same, żeby odrzucić taką hipotezę, to my musimy sprawdzić, czy nasza suma rank dla ujemnych różnic jest niższa od dolnej krytycznej, a może przekracza jednak górną krytyczną, czyli typowa sytuacja w testach, gdzie są dwie wartości krytyczne, albo możemy mieć przypadek, że nie będzie podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ale to tylko wtedy, gdy nasza suma rank jako statystyka testu będzie się znajdowała między dolną a górną krytyczną lub której z tych wartości będzie się równała. W naszym konkretnym przypadku, jeżeli przyjęliśmy poziom istotności 5%, to mieliśmy następującą sytuację. Dolna krytyczna wyszła 0, górna ta wartość wynosiła 15, a suma rank, które nas interesowały, wynosiło 5. Czyli zachodził ten przypadek, który mówił o braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli musimy wnioskować, że przy poziomie istotności testu 5% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A więc możemy powiedzieć, że te rozkłady przed i po studiach są takie same. Czyli mówiąc takim, można powiedzieć, i zabawnym, i drwiącym
Tonem studiowania nie rozwija inteligencji, czyli ona jest taka sama, czy my te studia zaczynamy, czy kończymy, nasz poziom inteligencji się nie rozwija. Oczywiście jest to tylko zadanie poglądowe. Może być tak, że na innym badaniu, na rzeczywistych danych, te wyniki wyszłyby lepsze, gdyby na przykład zwiększyć liczbę obserwacji. To jest już jest kwestia dyskusyjna, czy studiowanie rozwija inteligencję. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.